Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o dokumentach, które są sygnowane jako wytworzone przez wojsko polskie, które od roku krążyły po internecie i co najbardziej bulwersujące w tym wszystkim, były opatrzone gryfem niejawności. Były oznaczone jako dokumenty niejawne, które można było kupić za, uwaga, 4 zł. Podobno trwa sprawdzanie autentyczności, czy rzeczywiście były to dokumenty wojska polskiego, czy nie doszło do dezinformacji. Natomiast powstaje pytanie fundamentalne, jak to jest, że przez rok w sposób absolutnie nieskrępowany ktoś rozpowszechnia dokumenty, które no, do złudzenia przypominają dokumenty wytworzone przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i które są. Opatrzone właśnie klauzulami niejawności, co robiła przez ten rok Służba Kontrwywiadu Wojskowego. No, może poza tym organizowaniem konferencji Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich, między innymi tej komisji, którą dla Państwa niedawno analizowałem, omawiałem, mówiąc o tym, że generał Jarosław Stróżyk zaprezentował. No właśnie wyniki badań na jakimś starym szablonie prezentacji z 2000, z 2000 bodaj 10, 10 roku, no jeżeli nie można profesjonalnie przygotować dziesięcioslajdowej prezentacji od A do Z, no to cóż dopiero mówić o zapewnianiu ochrony i osłony kontrwywiadowczej dla sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. No jeżeli przez rok ani żandarmeria wojskowa, ani przede wszystkim służba kontrwywiadu wojskowego nie była w stanie zneutralizować tego typu zagrożeń no to o czym w ogóle dzisiaj mówimy. A w międzyczasie przecież mamy dopominanie się chociażby ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o możliwość zestrzeliwania rosyjskich rakiet nad Ukrainą. No widać tutaj ogromny kontrast między siłami realnymi państwa polskiego, a. Słowami wypowiadanymi przez polityków. O tym w dzisiejszym odcinku, ale także o tym, że można prowadzić politykę skuteczną wobec Ukrainy. Nie trzeba być blisko 40-milionowym państwem, aby umieć walczyć o swoje interesy, umieć prowadzić politykę transakcyjną. Robi to Viktor Orban, który był w stanie wymóc na Ukrainie prawa dla mniejszości węgierskiej. Jest przygotowywany dwustronny dokument między Ukrainą a Węgrami, gdzie znajduje się bardzo wiele punktów, które realizują wprost węgierską rację stanu. Czyli okazuje się, że można, tylko trzeba chcieć i trzeba mieć mężów stanu u steru władzy, a nie sług obcych narodów, że tutaj strawestuje byłego rzecznika prasowego polskiego msz -u. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do wspierania go. Dziękuję za każdą postawioną kawę. Zapraszam, zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linku do tego odcinka w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Od roku w internecie, na popularnych serwisach do przechowywania i dzielenia się różnego rodzaju plikami tekstowymi, można było nabyć za całe 4 zł dokumenty sygnowane jako wytworzone przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. instrukcje organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. Te dokumenty były opatrzone klauzulą. Niejawności, konkretnie gryfem zastrzeżone. I to oczywiście można zadać pytanie, czy są to dokumenty autentyczne, czy te dokumenty czasem nie zostały spreparowane, czy nie jest to element dezinformacji. Te pytania są oczywiście zasadne. Natomiast jeszcze bardziej zasadne jest pytanie, jak to się dzieje, że na tego typu przejawy, no właśnie takiej działalności nie było żadnej reakcji państwa polskiego przez rok. Co robiła w tym czasie służba kontrywiadu wojskowego? Jak to się dzieje, że jeden z blogerów wpadł na to i nagłośnił całą sytuację i dopiero po tym nagłośnieniu przez blogera yy, Ministerstwo Obrony Narodowej, a konkretnie zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, zamieścił komunikat, że trwa sprawdzanie autentyczności dokumentów. Że zostały poinformowane SKW, żandarmeria wojskowa. Tutaj jest oczywiście mowa o tym, że część może być specjalnie opublikowana, spreparowana w celach dezinformacyjnych, w celach operacji hybrydowych. No jasne, że tak, że to nie, nie muszą być wszystko dokumenty autentyczne, ale jak to się dzieje, że przez rok tego typu dokumenty, nawet jeżeli one są dezinformacją, krążą sobie po sieci? I tak naprawdę ośmieszają państwo polskie, ośmieszają służbę kontrwywiadu wojskowego. Co służba kontrwywiadu wojskowego robiła przez ostatni rok? No poza może oczywiście tym organizacją takich konferencji jak ta ostatnio z udziałem pana generała Jarosława Stróżyka poświęconą bada... poka... pokazywaniu Dorobku tej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich. Ja państwo ją re relacjonowałem, czy też omawiałem te, te konferencje. Pokazywałem, jak niechlujnie, jak na kolanie została przygotowana, jak nieprofesjonalnie, gdzie plik prezentacji zrobiony był na jakimś szablonie z 2010 roku. slajdowa prezentacja. Jeżeli tak prostej rzeczy nie można było zrobić profesjonalnie, no to nie ma się co niestety dziwić, że krążą po sieci od roku właśnie pliki, które, do, które przypominają do złudzenia dokumenty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i to tak istotne jak instrukcja organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi. I nie ma żadnej reakcji żandarmerii wojskowej, ale przede wszystkim nie ma reakcji kontrwywiadu wojskowego. No jest to ewidentny skandal. I, i warto zauważyć i warto skonfrontować ten stan rzeczy ten stan właściwie braku osłony i ochrony kontrwywiadowczej nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, z tymi zapewnieniami polityków, które jako żywo przypominają to hasło: silni, zwarci i gotowi z okresów rządów sanacji, z okresów Polski przedwojennej, tego rządu, który doprowadził do klęski wrześniowej. Mamy wypowiedzi marszałka Sejmu, który mówi o, cytuję, w deptywaniu Putina w ziemię. Mamy wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który chciałby zestrzeliwania rosyjskich rakiet przez, przez Polskę nad Ukrainą, a z drugiej strony mamy sytuację, gdzie po sieci sobie po prostu krążą dokumenty, które można kupić za 4 zł. No, ewidentny skandal. To pokazuje, jak Polska jest w ogóle niegotowa do jakichkolwiek większych wyzwań, jak i Polska ma potężne problemy wewnętrzne ze służbami specjalnymi, o czym mówię już od wielu, wielu lat. Widać tutaj, że tych, tych dokumentów było całkiem sporo. Możemy sobie zerknąć na te screeny, na te zrzuty z ekranu, które się zachowały. Ja w żaden sposób nie namawiam, wręcz odwrotnie, tutaj odradzam ściąganie jakichkolwiek tego typu dokumentów. Ten materiał jest tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. On już został zresztą już mocno nagłośniony w mediach społecznościowych, tak jak powiedziałem Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło się zbadania badania tego, no, można powiedzieć rychło, rychło w czas. Jeżeli nawet okaże się, że choćby część z tych dokumentów jest autentyczna, to rzeczywiście państwo polskie i my jako obywatele mamy naprawdę potężny problem. Jeżeli dokumenty... Brygad zmechanizowanych, jeżeli dokumenty na szczeblu sztabu generalnego po prostu wyciekają, i to dokumenty dotyczące wojennego systemu dowodzenia, a z drugiej strony mamy takie pochukiwania polityków pod adresem Rosji, no to rzeczywiście jest się niestety czego bać. To tylko pokazuje, że Polska dzisiaj nie tylko nie ma żadnego interesu w żadnej wojnie, bo to nie są nasze wojny, ale Polska nie jest w ogóle przygotowana do funkcjonowania w warunkach kryzysu. Jakiegokolwiek kryzysu geopolitycznego czy strategicznego. I to jest niestety dzisiaj potężne wyzwanie przed, przed Polakami, także w kontekście najbliższych wyborów, wyborów prezydenckich, i warto o, tym, warto o tym pamiętać, ponieważ zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pan. Prezydent Andrzej Duda nie zrobił kompletnie nic w zakresie zwiększenia osłony i ochrony kontrwywiadowczej nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest niestety to pokłosie. Tego zresztą, o czym mówiłem, że prawdziwej weryfikacji służb specjalnych w Polsce nigdy nie było i te wszystkie afery, począwszy od agencji wywiadu, przez właśnie, po, po właśnie służby wojskowe, no są tego niestety dzisiaj pokłosiem. Mieliśmy to, to, to wielkie przekonanie, że Polska jest bezpieczna, bo jest w NATO, bo Polska uczestniczy w różnego rodzaju misjach zagranicznych, czyli w, w interwencjach amerykańskich, no okazuje się, że nic bardziej mylnego. Co więcej, tajne więzienie CIA w latach 2003-2005 w Polsce pokazało, jak bardzo niesuwerennym krajem jest Polska w zakresie właśnie osłony kontrwywiadowczej, no i efekty tego mamy po dziś dzień, A podejrzewam, że jest to wierzchołek góry lodowej. Jeżeli przez rok mogły tego typu dokumenty krążyć, no to pytanie, co jeszcze jest w sieci i co tak naprawdę wyciekło z sił zbrojnych. 31 października 2024 roku Ukraina poinformowała, że jest na najlepszej drodze do przygotowania dwustronnego dokumentu z Węgrami. Krótko mówiąc, rząd w Kijowie idzie na daleko idące ustępstwa wobec rządu w Budapeszcie, jeżeli chodzi o m.in. Prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. O tym wszystkim poinformował Wołodymir Zełęski, ukraiński polityk, któremu kadencja prezydencka wygasła 20 maja bieżącego 2024 roku. Warto o tym, warto o tym pamiętać. I tutaj także. Trzeba podkreślić, że również ukraiński resort odbudowy poinformował, że na ukraińsko-węgierskiej granicy mają zostać otwarte nowe punkty kontrolne. To pokazuje, jak bardzo Węgrzy dbają o swoją rację stanu, jak bardzo rząd Wiktora Orbana dba o węgierski interes narodowy i to nie tylko tych Węgrów, którzy mieszkają na terytorium państwa węgierskiego, ale ty także diaspory węgierskiej. Ehm, ten przygotowywany dwustronny dokument między Ukrainą a Węgrami ma objąć szereg punktów, które mają, jak to określono, usunąć wzajemne nieporozumienia i odpowiedzieć na wyzwania teraźniejszości, przyszłości i przeszłości. To jest cytat z wypowiedzi Załęskiego, czyli jednak można, można ym, odpowiadać na wyzwania historii. Yy, Poruszać trudne tematy dotyczące wzajemnej historii, wzajemnej przeszłości, regulować różnego rodzaju problemy, które występują obecnie, no i oczywiście także przygotowywać się na, 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 przyszłą, na przyszłą współpracę, na przyszłe właśnie relacje. Co więcej, Zełęski podkreślił, że są, jest szereg kwestii, które należy szybko rozwiązać między Ukrainą a Węgrami, tak aby nie było żadnych sporów między tymi państwami. Zełęski powiedział dokładnie, to jest cytat, jesteśmy do tego bardzo pozytywnie nastawieni. Koniec cytatu. I to w tym dokumencie oczywiście znalazły się także kwestie związane z bezpieczeństwem. Ukraina bardzo grzecznie prosi Węgry, aby nie blokowały zaproszenia Ukrainy do NATO, i tak dalej. No, jest to ton niewątpliwie, powiedziałbym, bardzo dyplomatyczny, bardzo grzeczny, bardzo uprzejmy, zupełnie, zupełny kontrast tego. Tego tonu, którym Zełęski zwraca się w stronę polityków w Warszawie, zwraca się w stronę decydentów państwa polskiego. Ten ton Zełęskiego jest wówczas arogancki, jest bardzo, powiedzielibyśmy, no, mało dyplomatyczny i to naj... oczywiście to jest eufemizm, to jest najdelikatniej powiedziane. W mediach w Warszawie, w mediach głównego nurtu w Polsce tak naprawdę zapeł... za, zapanowała pewna konsternacja. Część mediów nazwała to. To uregulowanie relacji węgiersko-ukraińskich, a właściwie ten krok w kierunku uregulowania niespodziewaną odwilżą. No nie wiadomo. Dziennikarze w Polsce kompletnie nie wiedzą, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego władze, establishment ukraiński nagle są właśnie życzliwe wobec Węgrów, dlaczego. Są i yy, idą, że tak powiem, na różnego rodzaju ustępstwa dotyczące sytuacji mniejszości węgierskiej na Ukrainie, i tak dalej, natomiast no, odpowiedź jest bardzo prosta, a mianowicie to, że Viktor Orban i Peter to czyli szef węgierskiej dyplomacji, stosują politykę wielowektorową, stosują strategię wielowektorową w polityce zagranicznej i w polityce bezpieczeństwa, mają pozytywne, normalne relacje. Z Federacją Rosyjską, z Chinami, ale także oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi graczami na świecie. I stosują politykę transakcyjną, czyli coś za coś. Nie bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, ale. Coś za coś. My wam w czymś pomożemy, ale w zamian oczekujemy konkretów. My mamy nasze interesy, są interesy diaspory węgierskiej na Ukrainie, proszę to realizować. W ten sposób politykę prowadzą Węgrzy. Natomiast władze w Warszawie oddały wszystko za darmo i oczekiwały wdzięczności. No niestety, wdzięczność nie jest walutą w stosunkach międzynarodowych, czego się wszyscy dowiadujemy a oburzenie, obrażanie się no nie jest właściwą reakcją w stosunkach między państwami, a to niestety prezentuje ta bardzo infantylna, zdziecinniała elita III Rzeczpospolitej. Odwilż na linii Kijów-Budapeszt nie jest niczym zaskakującym, jest wręcz odwrotnie czymś, co co można, czego można się było spodziewać. Widać to po wypowiedziach polityków ukraińskich, którzy wypowiadają się o Wiktorze Orbanie z szacunkiem i o samych Węgrzech jako o partnerze, a nie jako chłopcu na posyłki, czy, czy właśnie jakim, jakimś powie, powiedzielibyśmy państwu uległym, jak to ma w przypadku niestety elit państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę.